Cześć, witam was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z cyklu Zagrajmy sobie w Watch Dogs 2. Jak widzicie, dzisiaj mam dosyć nietypowy strój na sobie. Założyłem go, ponieważ zauważyłem w dziupli, że mamy możliwość właśnie założenia czegoś takiego. Jest to strój, który odblokowałem za wykonanie w poprzednim odcinku misji pobocznej związanej z ucieczką z Alcatraz. Jest to strój Al Capone, czyli myślę, że tej postaci tutaj nie trzeba przedstawiać. On był w Alcatraz około, z tego co pamiętam, 7 lat, tak więc za tym idzie. Właśnie w ramach wykonania tej misji mogliśmy sobie taki garnitur właśnie odblokować, więc dzisiaj troszeczkę na elegancko postanowiłem tutaj się ubrać, pokazać wam to przy okazji. Jesteśmy w takim oto miejscu, gdzie no za moment wykonamy sobie kolejną misję. Tak więc podejdźmy tutaj i zobaczmy, cóż to teraz nam tutaj pozostało, bo z tego co widzę, to jest chyba przedostatnia misja do wykonania, słuchajcie. What, you trying to topple glass? The more of them we drag into the light, the more torches and pitchforks we're gonna see in response. You sure you want to compare your followers to a bunch of angry villagers? Yeah, well, no, man, but the people are angry, and they should be. They're taking back what's theirs. Yeah, yeah. Just make sure you're pointing them at the right monsters. Right? Anyway. You get to go inside TARDIS and play with the robots. Oh, shit, when was this decided, man? Well, we did rock, scissors, and dynamite. Yeah, but I wasn't even there. No, but if it was a tie, you win. Wrench did paper, I did dynamite. Dynamite. Well, it's a regional thing. Technically, they cancel each other out, okay, so... It sounds fair. And I sent him into one of the TARDIS warehouses. Now, he's got the delicate job of reading the fucking manual. Then you are gonna go to the front door, get the model numbers and send back to him for the default codes. I will be nearby looking at blueprints and power plants. Yo, let's do it. All right, yeah. Happy hunting. Happy hunting. Am I taking yes? Cool. My turn. Okej, okay, mamy naszego kolegę, którego kilka odcinków wcześniej. You're looking for the security hub nearby. Blueprints show it's a EMP protected by a Faraday cage. So it's not going to work unless you stick JR all the way in there. That did sound kind of dirty. Mamy naszego kolegę, którego kilka odcinków wcześniej mieliśmy okazję przerobić. Dobra, zobaczymy, on też może hakować? Tak. Wszystkie te same opcje mamy, jak w przypadku naszego samochodzika. Ale chyba ten ma troszeczkę więcej uczuć w sobie. Aż szkoda będzie go rozwalić. Dobra, jedziemy tędy chyba. Aha, czyli będziemy sobie tutaj musieli chyba jakoś, czekajcie, drogę. Lecimy dalej. Everything spinning. Ej, my nie możemy skakać. No i co teraz? No. Not back. Jest jakaś opcja tutaj. Mamy kamerę, ale co ona nam da? Jak tutaj można by było to sobie zhakować? Tu jest coś, jakaś skrzynka przekaźnikowa. Zobaczmy. Chyba, że ta tutaj niżej. O proszę, widzicie? I nawet bez możliwości skakania możemy sobie tutaj przemieszczać się. Keep heading toward the loading base. The security room is just off to one side.
Man, this place is like a maze. Just keep going. The Faraday cage is up ahead. Nieźle, bez przesady. To trzeba troszkę skupić się tutaj na szukaniu tego wszystkiego. Czekajcie, weźmiemy sobie... Teraz pytanie, czy tędy? Przejedźmy się... Chociaż czekajcie, a nie, tutaj nie przejechałbym tutaj, dobra. Tu mamy windę. Może zróbmy to tak. Dobra. No i tutaj mamy windę, więc już wiemy, którędy sobie pojedziemy dalej. Okej. Okay. Uwaga! No to musiało boleć. Kurde, fajny w ogóle robocik, co nie? Fajnie wygląda. Ale niestety czeka go dosyć, no, niefajny los. Niestety, to trzeba przyznać. Alright, Junior's in place. Everybody say night night to Junior. Tutaj możemy sobie zdetonować ładunek. Uwaga, patrzcie na niego ostatni raz, już go więcej nie będziecie mieli okazji zobaczyć. No chyba, że śruba zrobi coś podobnego za jakiś czas. Uwaga, detonujemy. Powiesz serwera pliki projektowe. Charm, right? Yep. Call me. Pleasantly surprised. You had doubts? I always have doubts. But I also have an excellent poker face, amigo. Not like a skill mine. Need more due to years of rampant binge drinking. Ranch picked up Titus's default door code. 4545. Thanks. Wiecie co? Hakujemy sobie kamerę, żeby zobaczyć, jak tutaj wygląda wszystko. Tutaj mamy z góry kamerę, więc nam się przyda. Fajnie by było w ogóle, wiecie co, i tutaj najpierw wszystkich porozwalać. Wyślijmy gang. Gang w przeciwieństwie do policji tutaj zrobi niezłą rozróbę. Co za tym idzie, oczyszczą nam troszeczkę teren. Przy okazji sobie to obejrzymy. Nie wiem, czemu tego nie załatwili. A tylko jeden typek przyszedł, wyślijmy policję jeszcze. Dobra, policja, kurczę, też na miejscu natychmiastowo. Policja teraz, jak tamci strzelają między sobą, automatycznie też pewnie będzie strzelała i zabijała. Okej, okay. Drugi policjant przybiegł na miejsce. Ja sobie pójdę z drugiej strony też zobaczyć, jak to wygląda. Mamy tutaj sześciu typów mamy do odstrzału. Może któryś się tutaj rozwalić jakoś. Dobra, tam widzę, że policja jednego wzięła ze sobą. Natomiast co z resztą? Chyba jest w miarę czysty teren, coś czuję. Dobrze myślę? Słuchajcie. Chyba tak. Uwaga, tego skakujemy. Trzeba go schować szybko. Okej, dobra. Skakowany. Kurde, zdążyłem. Na szczęście zdążyłem. Ale to też w ostatniej chwili, słuchajcie. Dobra. A jak to tu wygląda? Jest czysto? Nie, nie do końca.
Alright, I'm on my way to the server room. You should be able to walk right up to the database server now. Well, except for all the alarms, lasers, and guys with guns. Oh, that easy, huh? Thanks. No dobra, słuchajcie, podejdziemy sobie. Tutaj wydaje mi się, że jest ich zdecydowanie mniejsza ilość. Dobra. I jak to tutaj wygląda to wszystko? Wszyscy w miarę daleko. Więc słuchajcie. Dobra, tego rozwalimy tutaj. Okej. Tutaj nic chyba nie zrobimy za bardzo. Chociaż tutaj może coś. Nie bardzo. My jesteśmy aż daleko, tam masakra. Tutaj przydałoby się coś zrobić. Czekajcie, bo coś chyba tutaj w naszym kierunku idzie. Czy mi się wydaje tylko? Nie, oni idą na górę. Dobra, tam zorientowali się, że tam coś jest nie tak. Tu by się przydało kogoś wysłać, sobie ewentualnie tą bombę już na niego zostawimy, tą pułapkę. Tutaj też sobie ustawimy pułapkę. Przejdziemy dalej. Zobaczymy. Oj, tu nas ktoś zauważył chyba. Czy nie do końca? Nie do końca. Mamy iść na górę. Nie no, musimy kilku jeszcze wyeliminować. Ja tam się nie będę ładował, kurde, w piekło. W sumie tego jakby tutaj do nas podszedł, można by było zhakować lekko i tak też zrobimy za moment. Okej. Okay. Teraz na górę. Przydałoby się, chociaż czekajcie, bo tutaj idzie ktoś. Więc lepiej sobie tutaj poczekamy moment. Ten robocik już tam idzie w drugą stronę, więc całkiem spoko. Okej, tutaj mamy mniej więcej czterech typów. Mamy iść tam. Nie tutaj, tu chciałem, żebyś szedł, a ty już tam pędzisz. Oj, niedobrze. Fuck, niedobrze. To mi się tutaj niestety nie podoba. W jakim to kierunku idzie, chociaż dobra. Idą tam, pewnie się zorientują, że tam coś się stało, że ja tam tego kolesia wytłukłem. Ej, tego trzeba schakować szybko. Dobra. Tutaj fajnie by było jakby, o właśnie, idzie jakiś koleś, nawet biegnie, a nie, zszedł na dół. Ale jak oni zeszli na dół, słuchajcie, pozostawili mi drogę wolną. Kurde no. Szybko spadać stąd. Dobrze, ja w ogóle idę?
Nie mam pojęcia zielonego, ale chyba tak, skoro tutaj mi pozwolili wejść. Gdzie ja w ogóle jestem? Poszedłem dobrze, ale po prostu niżej mam jeszcze ten. Nie ma tu jakiegoś zejścia. Jest, okej, dobra. Mamy zejście. A przy okazji, że tak daleko poszedłem, udało mi się ich zgubić. Okej, to jest chyba gdzieś tutaj. Okej, słuchajcie, jesteśmy na miejscu. Ale nie mamy kodu dostępu niestety. A z jakiej to racji? Jak to możliwe, że... A tu jest, czekajcie, bo tu może ten koleś do nas podejść. Trzeba uważać. Ale ja też większość słucha... A tu mamy dopiero, okej, dobra. Nawet dobrze, że ten koleś się pojawił, bo przy okazji miałem możliwość sobie tutaj dostrzeżenia tego wszystkiego. No w ogóle tak i tak większość już wytłukłem, tak więc zostało, widzicie, dwóch typów tylko. Więc tutaj raczej nikt już nie będzie mi przeszkadzał. A ja na spokojnie sobie tutaj mogę teraz wejść. Czekajcie, bo mamy tutaj system ochrony. Mamy tego świadomość, tutaj zaraz, kurde, pewnie by było sporo przeciwników. I mieliśmy dojść tutaj. Dobra. Odszukaj windę do laboratorium prototypów. Alright, Ray. Send it something your way. Oh yeah, that's definitely something. You know, this is gonna take some time to parse. You should be close to a private lift in the CEO's office. My blueprint doesn't show where it goes, which means it's exactly what we're looking for. Okej, tylko typa trzeba tutaj zhakować jak najszybciej. Wyeliminować i praktycznie wszystkich porozwalałem w tym budynku, a wydaje mi się, że teraz musimy iść tam z tamtej strony, z której przyszedłem, tak mi się wydaje. Czyli teraz na górę i będziemy w miejscu docelowym. Troszkę się pośpieszyłem, jak widzieliście, chociaż przypadkowe to było zupełnie. Jest tutaj? Tak, chyba tak. Damn, will you look at this place? She even got her own private elevator. Dobrze, przy okazji, że poszedłem tutaj Markusem, bo tak czy siak, jakbym pojechał samochodzikiem, to potem od nowa musiałbym tutaj się wkraść i tą winą pojechać. Tak więc czasami widzicie, są takie sytuacje, gdzie samochodzikiem się nie da wszystkiego załatwić. Trzeba by było takie tak się wskrobać tutaj na górę. Marcus, first impressions on the data you sent me. Looks like Titus has the 10-year plan brewing in some kind of prototype lab. Alright, let's see what they're keeping in sub-level 6. And smash the shit out of it. What Wrench means is find and record evidence that Titus is up to something naughty. Well, if you want to get technical, sure. Dobra, nie jesteśmy na miejscu. To teraz pytanie, czy tutaj będzie bezpiecznie? Alright, I'm in a nuclear bunker / parking garage. You got anything else on the prototype labs? Only that there's one thick-ass iron door in your way. No idea what's behind it if you get through. When I get through. No dobra, bez problemu się z tym uporamy. Nie takie zagadki się robiło. Within the next 2 years, Titus will begin field testing assault and defense capabilities of our robots for use in both domestic and military situations. Featuring reliable accuracy and superior reflexes, our robots will provide safer alternatives to soldiers or security personnel. No nieźle, masakra. Zobaczcie, ten robocik taki, którego my mieliśmy, ale przerobiony na maszynę do zabijania. Ja pierdzielę.
konkret. Ale słuchajcie, musimy rozwiązać tutaj zagadkę, tak więc zróbmy to jak najszybciej. Już teraz bez wykorzystania, no to w ogóle możemy sobie też pootwierać inne. Zobaczmy, co dalej tutaj będzie. One of our long-term goals for Titus Robots is to construct armor capable of withstanding the strongest ballistic attacks in a combat scenario. In domestic security situations, these new models will easily be able to withstand small projectile attacks, Molotov cocktails, and other improvised riot weaponry. Kurde, gdybyśmy takie roboty mieli i byśmy wbili do takiego, no nie, do takiego środka pomieszczenia jak tutaj na przykład, to byśmy tutaj raz, dwa z wszystkimi sobie poradzili. Słuchajcie, dobra. Tutaj jeszcze chyba można sobie otworzyć kolejne, dokładnie. While the current Titus Watcher robots have limited offensive capability, we plan to fit them for a much more active role in conflict zones over the next several years. We're currently testing damage resistance within urban suppression contexts. We're also in negotiations with Galilei to build walkers for their space program. Kurczę, jak będzie Watch Dogs 3, a nie będą to troszkę bardziej odległe, to będzie masakra, takie roboty będą. All kinds of ridiculous robotic shit down here. Here, you're not gonna believe it. Anything usable for the video? Titus and Bloom plan to put CTOS functionality into armed robots and use them against civilians. How does that sound? Yeah, all too familiar. What does that mean? Feeding big data through war machines was a wet dream of some of the Blue Concept grunts when we first were designing the CTOS. I made sure it got the veto back then. That's why you've been so involved with this one. Yeah. Yeah, I had my suspicions. And now we've got the proof to burn them. Head on out. Not done here yet. More to see. I'll be in touch. Już i tak muszę wam powiedzieć, że to, co tutaj nam nowego wdrożyli do Watch Dogs 2, podoba mi się ten dron na przykład, coś bardziej nowoczesnego, ten samochodzik, który naprawdę ułatwia w dużym stopniu tutaj zabawę. I gra też staje się przy okazji przyjemniejsza. Dobra, słuchajcie, tu musimy sobie jakoś wiązkę odpowiednio ustawić, żeby tutaj mieć połączenie. I to trzeba zrobić, słuchajcie, w... Kurde, jeszcze mi tu lata coś. No, wypieprzaj. Okej, dobra, poradziłem sobie z nim. Teraz tak, jak tutaj... A, tędy jakoś będę musiał tutaj sobie przesłać. W ten sposób. Okej. No i się udało. Proszę bardzo. Jesteśmy na miejscu, otwórzmy i zobaczmy, co tam ciekawego będzie. Guys. O kurde. Guys, co to jest? Where'd you find? Oh, I can't even. Oh. Jaki wielki mechaniczny pająk. Co to jest? Man, why does he get to play with all the toys? Mam nadzieję, że on tutaj się nie przebudzi i nie będzie nas atakował. Bo walka z takim potworem praktycznie byłaby dla nas tutaj bardzo, ale to bardzo niebezpieczna. Weźmy sobie tutaj do panelu, zobaczmy. Czy my coś z tym będziemy mogli zrobić? Oto jest pytanie. Wygląda jak panel sterowania. Zobaczcie, tutaj ma działko jakieś. Dobra, odpalmy to, zobaczmy. Ja pierdzielę! Ja pierdzielę, czajcie to! Alright, I think I got this beast all figured out. Just gotta get it through these security doors. Any ideas? Listen, if you knock out the fire suppression system, the doors should open as a failsafe. I can do that. Ja tym mogę sobie normalnie tutaj chodzić. Nie wierzę w to.
skok. Wow. Okej, zniszcz laboratorium prototypów. Okej, dobra. Jeszcze mogę zrobić rozdeptywanie. Wow. A mogę chodzić po ścianach? Mogę. Dobra, to niszczymy wszystko. Odnoszę wrażenie, jakby ktoś do mnie strzelał. A są ludzie, zobaczcie, jest ochrona. No ale nie żartujmy sobie, taka ochrona to nie ma na nich najmniejszych szans tutaj. Kurde, oni chyba są w ogóle nieprzygotowani na takie akcje grube. Kurczę, jak ja bym coś takiego miał do dyspozycji przez całą grę, albo nie wiem, nawet po ukończeniu gry, gdyby nam umożliwili zabawę czymś takim, ale miałbym z tego frajdę, masakra. O kurde, myślałem, że mi urwało nogi, ale nie, to się tylko zbugowało. Dobra, załatwiony. Jeszcze jedna rzecz została. Jesteście bez szans, totalnie bez szans. Powiem wam, nie ma nawet sensu, żebyście tutaj ze mną walczyli. Uwaga. Chcieliście rozwałkę, to proszę bardzo. W przypadku takiego tutaj mecha mogę walczyć. To jest coś zupełnie innego niż... Powiem wam tak, kiedy walczy się Markusem... We've got a problem. Looks like the door to the backup servers is still closed. I'm on it. I've got a prototype while I'm working the door. Counting on you, buddy. To bardzo ciężko jest sobie poradzić z przeciwnikami. Ale mając takiego mecha do dyspozycji, to jest masakra. Ja nawet powiem wam, że ja na ich miejscu w ogóle nawet do mnie bym nie podchodził tutaj. Teraz pytanie, jak tutaj wejść? Tędy chyba. Jeszcze ta muzyka w tle idealnie do tego pasuje. Dobra. I ten robocik jeszcze nam został jeden tam na samym końcu. A, jest tutaj. Dobra. Got it. The door is now open. There should be an elevator. You'll need to find your way up to the backup server room on sublevel 3. Who needs elevators? Make sure you smash the shit out of everything. Tego zabiję inaczej. Okej, okay, w ten sposób. Ale jest ich coraz więcej, odnoszę wrażenie. Szkoda, że to nie ma większego rozrzutu tutaj. Albo jakiejś w ogóle wyrzutni rakiet. Dobra. A, mamy paralizator jeszcze. Dobra, jest nieźle. Jaka wielka winda. Tylko jak ją wjechać, w nią tutaj wjechać na górę? Oto jest pytanie. A, przecież ja nie muszę windą jechać, mogę się tutaj wdrapać po ścianie.
Okej. I co, ja mam to wszystko zniszczyć, tak? Rozumiem. Dobra, jedziemy z tym. No najlepsze stawili nam, powiem wam, na sam koniec. Do tej pory nie wierzę. Co oni nam tutaj umożliwili? Co oni nam dali do dyspozycji? Okej. Pewnie jednocześnie go zniszczyliśmy. Szkoda, bo fajna zabawa była naprawdę. Kurde. Wow. Hey, what's going on in there? Don't know, man. Way above my pay grade. Good luck. Fuck. Nie, gdyby nigdy nic. Ja tam nic nie wiem. Nie za to mi płacą. Idę do domu, bo jutro trzeba do pracy wrócić. Yo, Marcus. Check out all this Titus shit. It is like engineer porn. I mean, machine learning, nanotech, railguns. Railguns. Yeah, I thought y'all might like that. This was a gift? Yeah. Yeah. Well, damn, Ray. You're like some kind of greasy, foul-mouthed Santa. Ho, ho, ho. Merry fucking Christmas. Hey, you guys ready? Sitar's about to release the vid. Compared to other Silicon Valley titans, Titus goes unnoticed. They do not put effort into their public face. They operate behind closed doors, away from prying eyes. DedSec pride and what we found should worry you. Titus is using your tax contributions to fund military-capable machines. Today, a combat prototype ramped based through their own facility, demonstrating the destruction they can cause. Within the next 10 years, these machines could be deployed on American soil. If you do not exercise your right to protest them now, they will build an army to keep you quiet and compliant. Titus has partnered with Bloom to grant CTOS access to their machines. Bloom has sold your private information and weaponized it to use against you should this project continue. We will not stand idle while that happens. DedSec has given you the truth. Do what you will. Come on, let's go see what you scored before you get all the pages all stuck together. Hey, I'll catch up with you later. All right, later. Słuchajcie, z drugiej strony, nawet jak ludzie pójdą protestować, i nawet jeśli gdzieś tam powiedzą im, że przestali budowanie takich maszyn, no to skoro nie będą wiedzieć ci ludzie? Przecież to tak wszystko jest tajnie robione. Bez naszej pomocy raczej nie byłoby to tutaj możliwe, żeby ewentualnie potem ponownie zweryfikować, czy faktycznie przestali budowę takich maszyn, czy nie. Ale gdyby faktycznie Watchdog gdzieś tam za kilka lat, znaczy z fabułą za kilka lat powstał, to byłoby nieźle. We've got some really bad news. Can you come in? What's going on? Marcus, you're all over the news. Homeland Security just put you on their most wanted list. The fuck? Better come to ground, amigo. Gdyby Watch Dogs 3 rozgrywał się tam, nie wiem, za 10 lat, w takiej lekkiej przyszłości, to naprawdę byłoby tutaj ciekawie, jeśli chodzi o ilość różnego rodzaju gadżetów, maszyn i tak dalej. Ale czy byłoby to ciekawe fabularnie? No tego już nie wiem. Słuchajcie, przed chwilą też odblokowała nam się główna misja, już finałowa, którą widzieliśmy w tym telefonie, w tej apce już od samego początku, ale ona cały czas była zablokowana. Tutaj dokładnie jest. Tak więc słuchajcie, no nie pozostaje mi nic innego, jak w kolejnym odcinku wam ją zaprezentować. No więc słuchajcie, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę i czekajcie na kolejny materiał na moim kanale, gdzie rozegramy sobie misję finałową. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć!